tym roku po raz pierwszy od 50 lat Szwecja odnotowała ujemny bilans emigracji. Od stycznia do maja z kraju wyjechało ponad 6 tysięcy osób więcej niż tu się osiedliło. Według wstępnych oficjalnych danych imigracja spadła o 15% rok do roku na początku 2024, zaś emigracja ze Szwecji wzrosła o 60% w tym samym okresie. Dlaczego ludzie stąd uciekają? Co tu się dzieje i dlaczego nie jest to kraj dla ciebie? Zostań ze mną, a dowiesz się wszystkiego. Zapraszam. Po raz pierwszy od 50 lat więcej osób emigruje ze Szwecji niż się w niej osiedla, poinformowała szwedzka minister do spraw migracji Maria Melmel Stenegård. W 2022 roku władzę w Szwecji objął centroprawicowy rząd i to właśnie nowa polityka przynosi efekty. Szwecja nie jest już państwem, które gospodarczo rozkwita i trzeba powiedzieć, że jest w kryzysie. Chociażby dlatego, że bezrobocie jest bardzo wysokie. I nawet Szwedzi stąd emigrują. Mówimy tu głównie o starszych Szwedach, którzy mają już emeryturę i kupują domy poza krajem. Mówimy tu również o tych, którzy przeprowadzili się tutaj kilka lub kilkanaście lat temu i teraz decydują się na powrót do swoich krajów. Dotyczy to również wielu Polaków wracających do kraju po latach emigracji. Wpływa na to bardzo wysokie bezrobocie. Wartość korony szwedzkiej jest w tej chwili dużo mniejsza niż kilka lat temu. Przestało się opłacać tu przyjeżdżać nawet zarobkowo. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wyjazdy kilkumiesięczne, półroczne czy roczne były bardzo atrakcyjne. W tej chwili wszystko się zmieniło. Media podkreślają, że społeczeństwo szwedzkie starzeje się, co oznacza, że będzie brakować rąk do pracy. Czy taki rozwój sytuacji jest korzystny? Uwzględniając braki w sile roboczej w wielu branżach wraz z historycznie niską liczbą urodzeń? W tym roku rząd spodziewa się najmniejszej liczby osób starających się o azyl od 1997 roku, dodała minister. Liczba wniosków o azyl i przyznanych zezwoleń na pobyt nadal spada. I choć szwedzka minister, wykazując się raczej poprawnością polityczną, bo nie błogim niezrozumieniem warunków gospodarczo-bytowych z ostatnich lat, powiedziała, że Szwecja przestała być krajem przyjmującym imigrantów azylowych. To tak czy inaczej, emigracja ze Szwecji jest efektem beznadziejnych rządów nowej koalicji i jeszcze gorszej polityki banku centralnego. O ile pandemia nie odbiła się jakoś tragicznie na gospodarce, to nowy rząd we współpracy z Riksbankiem zdemolowali ją solidnie. Wysoka i wciąż nieopanowana inflacja, kurs korony, który osiągnął niewidziane nigdy wcześniej spektakularne dno, kosmiczne podwyżki cen żywności i innych kosztów życia jak czynsze czy podstawowe rachunki, a także niespotykana nigdy wcześniej fala bankructw, to właśnie spektakularne efekty szwedzkiej polityki. Oficjalne rządowe dane mówią o bankructwie 30% firm. Bardzo wysokie bezrobocie w połączeniu z tym wszystkim daje jasny sygnał do opuszczenia tego kraju. I to właśnie jest właściwy powód ujemnej migracji. Z kolei nic nie zapowiada poprawy sytuacji, bo nieudolny rząd i nieprzytomny bank centralny nie robią nic, aby tę kiepską sytuację poprawić. Dlatego też nie jest to kraj dla ciebie i nie planuj tu przyjazdu.